Cześć ludzie kochane. Słuchajcie, nagrywając swoje filmy, pamiętajcie też, że oglądają was ludzie, którzy nie słyszą. Kiedyś ja nagrywałem taki film, chociaż nie, może filmu nie, pisałem wiadomości do kogoś. Fajne filmy nagrywasz, lubię oglądać, ale weź ty mów albo głośniej, albo kamerę weź bliżej, albo mikrofon sobie wyreguluj. Bo ja cię nie słyszę, nawet skala głośności już do końca i tak nie słyszę, i tak nie słyszę. Ktoś mi kiedyś napisał złośliwy taki komentarz. To niech pan sobie głośniki kupi, słuchawki, głośniki i co? Będę budził całą klatkę schodową, bo ja chcę film oglądać czyjś. Albo słuchawki, których jedną ręką nie nałożę. Niedawno ja wam mówiłem, ale tylko tak mniej więcej mówiłem, a teraz już po badaniach to już wiecie. To znaczy ja wiem, a wy jeszcze nie. Na to jej ucho jestem głuchy jak pień. Na to aparat już noszę, chociaż aparat już miałem od jakiegoś czasu. Ale jeszcze nie musiałem aż tak nosić. Czasami słyszałem coś, a teraz już nie bardzo. I ktoś, kto jeszcze nagrywał filmy jakiś czas temu, jakaś młoda kobieta mówiła, ja to noszę aparat słuchowy, ale się wstydzę i okrywam go włosami. No ja go nie okryję. Czego ja mam się wstydzić? Że aparat mam? Jak go tak widać, to się obrócę tak i nie będzie go widać wcale. Tylko, że jak oglądam komputer, tam filmy na komputerze, to i tak muszę odjechać na 3 metry, czy 2 czy 3, bo aparat i komputer to jakieś fale magnetyczne tam powstają, które mogą szkodzić. Dlatego robię sobie duży obraz i odjeżdżam. Oj, przepraszam. I tego jeszcze raz mówię. Nie tylko ja, ale wielu jest takich jak ja, u których widziałem aparaty i starają się okryć jakoś, ucho przekręcić, żeby tego nie było widać, czy tak jak ta kobieta powiedziała, włosami zasłania. Także pamiętajcie, nie tylko ja was oglądam i nie tylko ludzie zdrowi, ale chorzy też chcą popatrzeć, no i posłuchać. Także regulujcie sobie mikrofony albo kamerę troszkę bliżej, a nie kamera ze 4 metry i mówi szeptem. Co z tego? To już cię narzekam. Narzekałem. Trzymcie się ludzie kochane. Cześć.